W dzisiejszym filmie ponownie gramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest pływanie, ale dzisiaj naszym zadaniem jest pokonanie tego final bossa tutaj, czyli tego krokodyla. Jak na razie pływamy tak, no w miarę jesteśmy w stanie już pokonać chyba dwa bossy tutaj, tak mi się wydaje, dokładnie tak. Może nawet trzy bossy jesteśmy w stanie pokonać? W sumie już mamy tutaj trzecie miejsce, więc na starcie już nie jest źle, jakby trochę zostawiłem AFK, żeby trochę nabić tej siły, ale musimy, tak jak mówię, pokonać krokodyla, a żeby pokonać krokodyla to potrzebujemy 200 bilionów speeda. Aktualnie mamy 15 bilionów, więc nie za dużo. Jakby na starcie przydałoby się poprawić nasze pety. Mamy 220 milionów i za to możemy sobie takie jajko otworzyć, nie za dobre. Potrzebujemy lepszych na pewno. Musielibyśmy tutaj to jajko pootwierać i tutaj jakieś lepsze pety wydropić i je poprzerabiać, bo aktualnie mamy takie eventowe pety, jak tutaj widzicie, które są no lepsze. A więc na starcie może właśnie pofarmy sobie na auto trochę. Powiem wam, że trochę pofarmimy, ale musimy to zrobić inaczej. Musimy sobie wykraftować te części ubrań, jakby tutaj, jak sobie podejdziemy, czy to widać, nie, tu się upgrade'uje. Musimy się cofnąć chyba na wcześniejsze wardy. Tutaj mamy w ogóle kolejny ward, tutaj mamy Glacier Ward. Ogólnie są jeszcze dwa wardy w tej gierce, ale no najpierw musimy pokonać krokodyla, czyli musi mieć 212 bilionów speeda. Nie pamiętam, na którym wardzie się jakby kraftowało te rzeczy. Tutaj nie, chyba na tym. No, weźcie mnie z tego basenu. Tutaj się to kraftowało, tutaj musimy jakby to pokraftować. Do tego nam trochę brakuje, do tego czepka. Tutaj możemy sobie to zrobić i to nam daje plus 10% laka. No dobra, no to sobie to zróbmy. I mamy coś takiego. I tutaj te spodnie już mam. Zobaczmy, czy w ogóle będzie mieć te gogle, jakie założymy. Tutaj mamy ten ekwipunek i zakładamy sobie te gogle i tutaj je mamy. Dobra, to musimy to zrobić tak, że się wrócimy tutaj. Musimy trochę przyfarmić do tego jeszcze czepka i musimy go wykraftować i więcej speeda musimy wbić, bo jakby no teraz mamy na jedno jajko najlepsze, tylko że no tutaj nam raczej nic dobrego nie wyleci. Musielibyśmy dużo tych jajek otworzyć i wtedy przerobić pety na jakąś lepszą jakość, bo teraz, jak widzicie, mamy takie. Dobra, więc przyfarmy jeszcze trochę, żeby wyfarmić więcej tych materiałów do kraftowania tych rzeczy i musimy dużo więcej speeda wyfarmić. Od razu przeskipować ten ward i pójść na kolejny. Dobra, ja raczej już mamy te surowce na ten trzeci itemek. Musimy zrobić sobie ten itemek i przyfarmić dużo więcej speeda, żebyśmy tego krokodyla w miarę szybko pokonali. Jakby tutaj już na to mamy, kraftujemy sobie, no i mamy teraz czepek taki. Jakby ogólnie nie wiem, w jaki sposób się te itemki ulepszy, bo jeszcze jakoś się je ulepsza na kolejnej mapce. Nie wiem, czy tutaj trzeba mieć jakoś tego więcej, bo tutaj jakby się to ulepsza właśnie. No i mamy ten czepek. I chyba trzy czepki potrzebujemy i wtedy się go przerabia na coś lepszego. Czyli musiałbym dużo więcej przyfarmić jakby tutaj na tym pływaniu, ale tym w sumie później się zajmiemy. Na razie sobie załóżmy ten trzeci itemek tutaj, no i jakby też nie widać, żeby nam go założyło, ale no chyba go mamy. Dobra, ale mamy ogólnie 15 bilionów speeda, więc pewnie coś lepszego możemy sobie tutaj założyć. Takie gogle możemy sobie założyć. No i do tego możemy pewnie już w jakimś dobrym basenie pływać, bo jakby te 14 bilionów nabiłem tutaj na tym początkowym basenie, a więc teraz będzie dużo szybciej. Jeszcze jakby zakręćmy sobie tutaj może kołem, może tu jeszcze coś nam ciekawego wyleci. Jakaś potka by się przydała na trening, gdybyśmy tego więcej wyfarmili. No niestety winę. 29 milionów winów, może tu są jakieś potki? Tutaj jest potka na trening chyba właśnie. Sobie ją weźmy. Dobra, i reszta jest mało ważna, jak możemy trenować na przedostatnim normalnym basenie. Ile dostajemy? 2,4 miliona. Dobra, nabijmy trochę tego speeda, żebyśmy lepszego bossa mogli pokonywać. Jeszcze rebirwy mamy, tylko ja nie pamiętam, czy rebirwy mi jakby moc cofały. Muszę na filmie zobaczyć, ale wydaje mi się, że nie cofały mocy te rebirwy. Dobra, niech trochę się przyfarmi teraz tej mocy. I jeszcze w sumie, żeby było szybciej, to możemy odpalić sobie tutaj kolejną potkę na dwa razy więcej. Teraz 4 miliony dostajemy. Dobra, teraz będzie już dużo szybciej. I teraz przyfarmię 16 bilionów, a więc możemy sobie przejść tutaj, założyć najlepsze gogle, wejść do tego najlepszego basenu i tutaj ile farmi? Tutaj 7 milionów farmi. Dobra, nie wiem do jakiego poziomu niech się farmi, może nawet do tego krokodyla niech się farmi, bo jeszcze tam dwa wardy mamy do odblokowania. I powiem wam, że sporo czasu minęło i mamy 73 biliony speeda. Za to prawdopodobnie już pokonamy przedostatniego bossa, czyli tutaj jakby tą wróżkę chyba. Do krokodyla jeszcze musimy trochę rzeczy poprawić. Zobaczmy, czy uda nam się przegonić tą wróżkę. Uda nam się, jak klikam sama, ale ciekawe, czy na auto się udają pokonać, jakby tu ją pokonujemy. 600 milionów winów za nią dostajemy, więc sporo całkiem. Zobaczmy, czy na autorejsie po prostu uda nam się ją pokonać. Czy na autorejsie będzie ciężko? No, na autorejsie chyba ciężko. Ona jest tutaj. Chociaż może uda się... Dobra, chyba no nie udało. A nie, udało się. Na styk ją pokonujemy. Dobra, ale musimy kilka rzeczy poprawić, jeżeli chcemy do tego krokodyla dobyć. Myślałem, że to będzie dużo prostsze. Musimy na pewno sobie Game Pass 1 kupić. Tutaj na podwójnego speeda, bo dzięki temu będziemy więcej farmić. Wcześniej farmiliśmy 3 miliony, teraz farmimy 6 milionów, a więc dwa razy tyle farmimy, a więc dwa razy szybciej to zrobimy. I jeszcze kolejna rzecz, no to jakby idę poszukać kodów do tej gierki, żebyśmy jeszcze jakieś może boosty darmowe dostali, bo tutaj mamy boosty na trening, ten by nam się przydał. Dobra, i znalazłem
jakieś takie kody. Jeden mi dał chyba podkę na winy, drugi na speeda. I tu jeszcze w ogóle jest jakiś dziwny kod, który daje nam powera większego, siłę większą. Tej siły nie ma, tu jest speed. Tylko zobaczmy, ile teraz farmimy. 10 milionów teraz farmimy. Dobra, to teraz niech się nabijesz do tego zakichanego krokodyla. Więcej nie jesteśmy już w stanie na tym wardzie poprawić. Musimy się do kolejnego dostać. Jedyne co, no to tutaj lepsze te rzeczy moglibyśmy sobie wykraftować. W sumie możemy sobie to wykraftować. No to chwila, moment. Może sobie zupgrade'ujemy coś tutaj w takim razie. Jakby musimy sobie tutaj pójść. No i tutaj właśnie mamy te rzeczy do kraftowania. W sumie to tutaj. Możemy sobie kolejny czepek wykraftować. Mamy ten czepek. W sumie tyle. Do kolejnego nam trochę brakuje. Brakuje nam trochę piramid. Musimy chyba 3 czepki mieć, żeby jakby skraftować go na lepszy. To w takim razie może lepiej by było, jakbyśmy dofarmili trochę tych czepków. Nie jestem w sumie pewny. Zobaczmy, czy tak było tutaj. Jakby jeden mamy. I ten drugi chyba musimy sobie zdjąć, żeby też nam się tu dodał. No i dwa mamy. I potrzebujemy jednego i wtedy możemy go zupgrade'ować. Dobra, to do farmy sobie na szybko. Trochę tych piramid i skraftujemy trzeci czepek. Dobra, i nabił już mi się te piramida, więc wróćmy jeszcze tutaj. I właśnie skraftujmy sobie trzeci czepek. No i mamy trzeci czepek i teraz możemy dzięki temu go zupgrade'ować. Tylko kurczę, ale mnie to denerwuje, jak z tego basenu cały czas wpadam. I teraz możemy sobie go właśnie skraftować. I będziemy mieć taki trochę lepszy czepek zupgrade'owany, który ciutkę więcej daje. Jakby nie dużo, bo 8% tamten dawał 5%. No ale no dobra, mamy trochę lepszy czepek. Teraz jeszcze w sumie tutaj nagrodę sobie odbierzmy. To w ogóle co innego nam daje? To nam daje więcej jakby mocy z treningu na 15 minut. No to teraz jeszcze więcej będziemy farmić. Teraz farmimy 12 milionów. No dobra, to teraz już farmimy giga dużo. Farmimy od razu teraz do tego krokodyla zakichanego. Dobra, i powiem wam, że trochę mi to zajęło. Co prawda jeszcze nie mam jakby tej pełnej mocy na tego krokodyla, ale jak odpalimy sobie autoklikera, to powinno nam się udać właśnie uwalić tego krokodyla. Cyk, cyk, cyk. No i w taki właśnie sposób wyprzedzamy już krokodyla. A więc teraz jedyne, co musimy zrobić, to musimy chyba wyfarmić winy, żeby odblokować sobie tą mapkę. Ile musimy wyfarmić? 33 bilion musimy mieć, ale czy tak naprawdę musimy mieć? Musimy mieć jeszcze, a więc musimy pokonać dwa razy krokodyla i w końcu odblokowujemy kolejną mapkę. Udało nam się to zrobić. Myślałem, że to będzie giga prosta, ale to było naprawdę trudne. Dobra, jeszcze dwa razy nawalam tego krokodyla i zobaczymy, co jest w końcu na kolejnej mapce. Dobra, i ostatni raz teraz krokodyl musi zostać uwalony i cyk, i mamy tego krokodyla. W ogóle ja speeda mogę mieć maksymalnie 296 bilionów, a więc prawdopodobnie coś mi dodaje więcej speeda. Nie wiem co, ale coś mi dodaje. Ale dobra, przejdźmy w końcu tutaj do tej kolejnej mapki. I co tu mamy? Tu mamy taką zimową mapkę. Jakie tutaj są bossy? Tutaj pewnie żadnego nie pokonamy i będziemy najwolniejsi. Tutaj w ogóle misia polarnego. Mamy jakieś takie inne bossy. No, jesteśmy giga wolni i nikogo nie pokonamy. Może tutaj tego pierwszego bossa, ale nie ma szans. Ale dobra, zobaczmy, ile tu dostaniemy po prostu winów, bo też na pewno będziemy musieli więcej rebirfów zrobić i w końcu jakkolwiek nasz team poprawić. Mam nadzieję, że tutaj już są lepsze pety. No powiem wam, że dopłynięcie do mety zajęło mi 35 sekund. W sumie to dopiero teraz dopłynęliśmy, ale 5 bilionów dostajemy, czyli 3 razy tyle, co na tamtej mapce. No i tutaj oczywiście mamy dużo lepsze baseniki. Tutaj możemy tak naprawdę już pływać w tym basenie i tutaj 9 koła na starcie dostajemy i tu jest 10 milionów. No dobra, to mamy na pewno trochę roboty i tu jest w ogóle rainbow maszynka. Czy tu na jakiekolwiek jajko mamy? Na jedno takie jajko mamy. No i tu są mocne pety już. Jakby no otwórzmy sobie to jedno jajko po prostu i mamy jakieś takie rera, którego nie możemy założyć, ale wydropimy więcej winów i na pewno będziemy mogli lepszy team ogarnąć. Jakby tutaj na pewno lepsze gogle musimy sobie założyć. Możemy te założyć, więc sobie załóżmy te i tutaj musimy jeszcze odebrać jakby więcej training speeda. Tutaj to jeszcze możemy sobie odebrać i dobra, i potrenujmy trochę, żebyśmy chociaż tego pierwszego bossa pokonali. No teraz 17 milionów na starcie tutaj farmimy, a więc dużo. I teraz do farmy jest 173 biliony speeda. Zobaczmy, czy teraz uda nam się pokonać kogoś lepszego. Jakby możemy sobie jeszcze gogle teraz wmienić na takie trochę lepsze i w lepszym basenie możemy śmigać, możemy w tym basenie śmigać i teraz tutaj w tym basenie 25 milionów dostajemy. Dobra, to może jeszcze trochę powbijam, jak nie pokonamy przynajmniej pierwszego bossa, ale zobaczmy, że chociaż uda nam się pierwszego bossa pokonać. Jakby na razie bez autoklikera, bez niczego. Zobaczmy, jak to leci. No bez autoklikera giga ciężko. Jakbym odpalił autoklikera i max speeda dobił, no to może w jakiś sposób byśmy go pokonali, jakbym od startu tego autoklikera używał. Dobra, musimy to zrobić inaczej. Jeszcze musimy nabić speeda. Musimy zrobić tak, żebyśmy przynajmniej pierwszego bossa byli w stanie pokonać. Czyli idziemy sobie tutaj do tego baseniku, tutaj kółkiem sobie zakręcić. Może to jeszcze jakąś podkę dostaniemy na podwójną siłę, czy coś takiego. No nie, speeda dostaliśmy i to mało. Tutaj w ogóle jakieś lepsze pety dostajemy, już jakieś takie mroźne dostajemy. Jakiego peta w ogóle dostaliśmy? Takiego, który daje razy 40, no to nie przyda nam się goś mocno. Dobra, niech to jeszcze się przefarbi. Albo w sumie zróbmy to inaczej. Wpiszmy sobie taki kod,
on da nam 50% winów. W ogóle czemu on daje tylko 50%? Jakby, jak użyjemy sobie potki, to czy ona da nam coś innego? Aha, i teraz jeszcze plus 100% mamy. No dobra, teraz dużo więcej winów będzie mieć. Musimy trochę rebirfów przynajmniej porobić, jakby, żebyśmy szybciej farmili, albo jakkolwiek team poprawić. Bo bez tego ciężko. Zobaczmy, ile winów w ogóle dostaniemy, jak dopłyniemy do końca. Powinniśmy dużo winów dostać. I cyk, dostajemy 13 bilionów winów. Dobra, to niech się przyfarbi tutaj w taki sposób trochę. Dobra, i przyfarbimy 600 bilionów, a więc odpalmy sobie podkę na laka. Na great laka nie mamy jakiegoś dziwnego, no i tu mamy na super laka. Zobaczymy, czy coś ciekawego nam wyleci, jakby za to moglibyśmy sobie 2T otworzyć, ale tutaj to sobie otwórzmy. Jakby tutaj te pety są wszystkie słabsze niż moje, ale jak przerobimy je na goldy, to może więcej by dodawać, a więc nie wiem, niech to się otworzy. Za wszystko zobaczymy, czy coś ciekawego nam z tego wyleci. Od razu legenda nam na starcie wyleciała. Dobra, niech otwiera się za wszystko. Dobra, i potwierałem te pety. Zobaczmy, czy jakkolwiek poprawimy nasz team. Tu możemy sobie tego skraftować i tu jeszcze te. I na co my w ogóle te pety kraftujemy? Na jakieś takie gwiazdki. Tutaj nic z tym nie możemy zrobić. W teamie nic tam się nie zmienia. Tutaj, żeby przerobić to na golda, no to no możemy w taki sposób to zrobić. No i dobra, i udało się. No jeszcze tego możemy sobie zrobić. I tego może się uda. No ja, tego się nie udało. Może tego? Tego też nie. Może tego się uda? No też się nie udało. Dobra, to tego się uda. No i tego też nie udało. Musimy moc poprawić. Nie ma innego wyjścia, żeby lepsze pety wydropić, powiem wam. Wskakujemy do basenu i farmimy więcej mocy. Powiem wam, że poddaję się. Nie damy rady jakiegokolwiek bossa tu pokonać, a więc sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla, i do następnego.